kochani, witam Was już w 26 odcinku na moim kanale. Witajcie, kochani. Fuck. Cofniemy się trochę wstecz moich nagrań, żeby zobaczyć, co tak naprawdę wybuchło w moim pokoju. Miłego oglądania! Mam dzisiaj kolejną paczkę do odpakowania. Już w ogóle nie wiem, jaki czas minął, odkąd otwierałam poprzednie paczki, ponieważ nie miałam laptopa, z ponad miesiąc był w reklamacji, więc mega się cieszę, że mogę w końcu coś otworzyć. Także otwieramy i jak widać mamy tutaj znowu kilka paczek. Paczka, druga paczusia i trzecia paczusia. I te trzy paczuszki sobie rozpakujemy. Zaczniemy od tej paczuszki. Bo tutaj mam przeczucie, że będzie coś związanego z oświetleniem, bo kojarzę, że zamawiałam takie urządzenie do oświetlania filmów, właśnie tak się wycwaniłam. Coś takiego zobaczyłam na Joomie, ale nie, to nie jest to, to jest coś innego. Album na zdjęcia, taki ładny, mały album na zdjęcia. Chcę go używać do czegoś zupełnie innego, już Wam go pokazuję. Malutki albumik, bardzo ładny, różowiutki, z takim właśnie akcentem króliczka. Malutki, jak widać, sorry w ogóle za te odrosty na paznokciach, nie mam kiedy sobie zrobić, szef schodzi bez butów. I mamy tutaj właśnie takie maleńkie zdjęcia. Nawet myślałam, że będzie trochę więcej tych tutaj karteczek, bo planuję tego używać ogólnie na naklejki wodne do paznokci, więc może zamówię sobie nawet jeszcze jeden taki kalendarzyk albo nawet kilka, taki albumik, żeby mieć po prostu w czym pokazywać, ale myślę, że jest spoko i będzie idealny, właśnie sprawdzał się w tej funkcji, do której chcę go używać, czyli do naklejek, do paznokci, że moje klientki mogły sobie ładnie wszystko tak, wiecie, pooglądać, poprzeglądać. Kolejna rzecz, to tutaj otworzymy. No tego powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam, bo jest to pluszak. Myślałam, że to będzie coś innego, ponieważ ten pluszak, no wydawało mi się, że on będzie większy, bo jak zamawiałam, to wydaje mi się, że miał być dużo większy, ale zaraz zobaczymy, może to jest ta wersja pluszaków, które wypełniają się powietrzem i po otworzeniu on urośnie, zaraz zobaczymy. Jest to misiu, jest to taki pluszak i zaraz sprawdzę, jakiego ja zamawiałam tego pluszaka, bo już widzę, że on jest tutaj wypełniony watą, tutaj jest nasuwak, taki malusi, on jest dużo mniejszy niż myślałam, że będzie. Ale mogę się mylić, sobie gdzieś tam za kamerą teraz sprawdzę, jaki on miał być. Dobra, jestem z powrotem. Zmierzyłam tego miśka i tak, jakby Wam powiedzieć, no on ma tak niecałe 40 cm, miał mieć 50. Na upartego, gdybyśmy ten ogon tak rozszerzyli, to z tym ogonem rzeczywiście będzie miał on 50 cm jakby długości. Aczkolwiek nie jest to, na co liczyłam. Nie pamiętam właśnie, czy zamawiam konkretnie te 50, czy może większy, bo gdzieś tam nie mogę tego dostrzec. Więc jeżeli chodzi o samego misia, jest przeuroczy, jest przesłodziutki, ale na pewno liczyłam na coś większego, zresztą jak tutaj gdzieś tam się bałam po boku, na pewno już wyświetla, jak tam wygląda ta oferta reklamowa, to zobaczycie, że gdzieś tam ten miś jest pokazywany troszeczkę na większego, więc no ogólnie jest przesłodki, nie mogę powiedzieć, że nie. Jest przesłodki, jest bardzo ładny, fajnie wykonany, taki właśnie typowo pod głowę, taki jakby ala poduszka. Ale jeżeli ta wielkość Wam odpowiada, nie liczycie na nic większego, no to jak najbardziej spoko. Ostatnia rzecz, którą otworzę na tym odcinku, bo przeczucie mi mówi, że już tych rzeczy dzisiaj trochę pokazywałam na tym odcinku, więc następne otworzę po prostu już na kolejny odcinek. To będzie najprawdopodobniej to, co myślałam wcześniej, czyli oświetlenie do filmu. O, i to jest coś, czego tak trochę się boję, ale na próbę właśnie wziąłam. Mamy takie pudełeczko, to się jakby instaluje właśnie na aparacie, nie wiem, czy to dobrze widać. Tak się prezentuje i zaraz sprawdzimy, jak to wygląda i czy to w ogóle działa. Zaraz to będę obczajać, jak to zrobić, bo do końca też się nie orientuję. O, widzę, że tutaj tak wchodzi idealnie, dobra. Idealnie pasuje, zaraz Wam to pokażę. I teraz tak. Pytanie, jak się tego używa. Są takie nakładki, którymi można zmienić kolor i to jest właśnie czy do zdjęć, czy do filmów i tak fajnie można zrobić akcent. Nie wiem, jestem zmieszana, nie wiem, co mam Wam powiedzieć o tym urządzeniu, ponieważ nie ma do niego żadnych baterii, za bardzo nie wiem, jak go uaktywnić. Jak widać, ta bateria nie jest zbyt standardowa, więc nie wiem, czy uda mi się to ogarnąć teraz na dnie. Kochani, udało mi się to rozkminić. Już Wam pokazuję jak. wyłączę to na chwilę. O, patrzcie. Tutaj macie takie wejście na kabelek. Ja mam akurat, słuchajcie, ładowarkę do... zwykłą ładowarkę, sorry za burdę, do laptopa, która ma różne takie właśnie przejściówki. Ja taką ładowarkę już Wam pokazuję. O, ona wygląda tak. Ja ją kupiłam w Ashou. Wygrzebałam, znalazłam. Idealnie pasuje, idealnie się sprawdza. Także zarąbiście, udało mi się to rozkminić. Żadnej baterii tutaj nie potrzebujecie, wystarczy zwykły kabelek. Dobra, słuchajcie kochani, jeszcze tego nie włączyłam, bo chcę zobaczyć, jaka będzie różnica. Także uwaga, teraz to uruchomię. Wow, 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 daję po oczach, powiem wam tak. Efekt jest spoko, można to regulować. Słabo widzę, jak to wygląda w kamerze, ale wydaje mi się, że daje ładne oświetlenie, tylko po prostu co mnie drażni, to że to tak daje po oczach dość mocno. A spróbujmy sobie to jeszcze tak trochę wstawić. Wow, nic nie widzę, kompletnie nic nie widzę. Kolejna rzecz, jak patrzę na to, wydaje mi się, że nie jestem w stanie ocenić. Te kropki, które tutaj są, tak przed oczami dają mi takie po prostu takie, że widzę tylko kropki. Ale dobra, okej. Sprawdziłam sobie jakość i rzeczywiście polepsza to jakość filmu, tylko po prostu właśnie daje po oczach, ja nic nie widzę przez to w kamerze, co ja robię. Ustawiłam sobie teraz to trochę inaczej, tak mniej tutaj takie te boki, tak rozstawiłam trochę bardziej na boki. I teraz spróbujemy jeszcze raz sprawdzić, czy będzie jakoś inaczej, tak mniej wycelowałam to w swoją twarz. No, wydaje mi się, że jest trochę lepiej, ale jeszcze weźmy sobie bardziej intensywne to światło. Nie wiem, czy nie jest z kolei za intensywne, bo tego też nie widzę, nie jestem w stanie tego dostrzec. Lepiej by to się na pewno sprawdziło u osób, które właśnie siedzą za... osoby, które robią zdjęcia. To naprawdę zajebisty efekt mogłoby to dać. I tak jak akurat mi się skończył puder, to widać, że bez tego pudru wszystko, świeci mi się cała twarz praktycznie, więc ma to swoje minusy. I teraz tak, użyjemy sobie tego, zobaczymy sobie, co nam da właśnie ta podkładka, bo to niby ma dawać taki różowy efekt, sprawdźmy to. Jak to się instaluje. Dobra, ja już wiem, jak się tego używam. To się jednak nie wsadza jakby z przodu, tylko to się wsadza tak z boku. Z boku jest takie miejsce, żeby to wsunąć. Wsadziłam na razie tą białą podkładkę, więc sprawdzimy sobie, jaki to daje efekt. Ta biała podkładka daje taki efekt, że wydaje mi się, że mniej daje to po oczach, mniej razi teraz po oczach. No to jeszcze nie jest max, to można zrobić tak na maksa. Więc na pewno teraz łatwiej się nagrywam, łatwiej się widzi siebie. Teraz to wyjmę. O, widzicie? To tak bardziej jakby neutralizuje tą... Tak, to jest zdecydowanie po to, żeby nie dawało tak po oczach. Tą podkładkę, jaka będzie jakość. I teraz ta żółta. O, ta żółta daje taki... Kurde. Jak widać, żółty efekt. Taki do zdjęć fajny. Taki, no jest coś innego, no powiedzcie, że to nie jest coś innego, jest to trochę coś innego, spoko to wygląda. Zobaczmy teraz tą różową. O! Jest różowo? Daje taki delikatnie różowy efekt, co nie? Także spoko, fajne. Ale myślę, że żeby polepszyć jakość filmów czy tam zdjęć, to jak najbardziej na plus. Fajne, fajne. Cieszę się, że udało mi się to rozkminić i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki i papa. Dobra, kochani, słuchajcie, właśnie zaczynałam nagrywać drugi odcinek, więc gdzieś tam jakaś przybitka jest. Jednak nie polecam tego produktu. Powiem, że się trochę przeraziłam, bo dosłownie użyłam tego może od paru minut i w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać drugi odcinek, usłyszałam taki mega silny dźwięk, taki BUM! I ten produkt zaczął, dosłownie, kurde, ten produkt wydał taki dźwięk. I nie wiem, czy jesteście w stanie to dostrzec, ale dwie diody tutaj poszły. Dwie diody przestały się palić. I dosłownie poleciał z tego dym. Poleciał z tego dym i ja się aż przestraszyłam, szczerze mówiąc. Bo mogło być zwarcie w prądzie, mogło się coś stać. I szczerze mówiąc, boję się teraz tego używać. Także, że może lepiej tego nie kupujcie.